witam was serdecznie, nazywam się Mateusz Zwykowski. Mateusz Zwykowski. I przyjechałem do was z Polski tutaj. I nie przyjechałem tutaj po to, aby zwiedzać Holandię. Ale przyjechałem tutaj po to, aby wam powiedzieć o żywym Bogu. I chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, jak ja go osobiście spotkałem w moim życiu. En ik wil jullie vertellen hoe ik hem zelf heb gevonden in mijn leven. I wiesz, ja byłem religijnym człowiekiem. En ik was een religieuze persoon. Od dzieciństwa chodziłem do kościoła. Sinds ik klein was ging ik al naar de kerk. I próbowałem być dobrym człowiekiem. Ik probeerde een goede persoon te zijn. Ja myślałem, że przez moje dobre uczynki pójdę do nieba. Ik dacht dat als ik goede dingen doe, dat ik naar de hemel ga. Ale w moim życiu nie było tak dobrze. Maar in mijn leven was het niet zo goed. Ponieważ ja kilkakrotnie chciałem popełnić samobójstwo w moim życiu. Omdat ik een paar keer al zelfmoord wou plegen in mijn leven. Nienawidziłem innych ludzi, krzywdziłem ich. Ik haatte andere mensen en ik deed slechte dingen bij hen. Nienawidziłem życia po prostu na tej ziemi. Ik haatte gewoon het leven op deze aarde. Byłem zmęczony wszystkim, byłem zmęczony moim życiem. Ik was moe van alles en moe van mijn leven. I pewnego dnia spotkałem ludzi. En op een dag kwam ik een stelletje mensen tegen. Którzy im powiedzieli, ja, już jest dla mnie nadzieja. En die zeiden tegen mij dat er nog hoop is voor mij. Oni powiedzieli mi o tym, że jest żywy Bóg. En hun zeiden tegen mij dat er een levende God is. Oni powiedzieli mi o tym, że ja nie muszę cierpieć. Hun zeiden dat ik niet pijn moet hebben. Ja się spytałem, co zrobić, ale został zbawiony. Ik zei, wat moet ik doen om gered te worden? Oni powiedzieli mi, przyjdź do Jezusa. Hun zeiden, kom naar Jezus. Uwierz to, że On umarł za twoje grzechy. Geloof dat Hij voor jouw zonde is dood gegaan. I ja zawołałem do Boga. En ik riep naar God. I powiedziałem, Boże, przyjdź do mnie i zmień całkowicie moje życie. En ik zei, kom naar mij en verander mijn hele leven. Ponieważ ja nie radzę sobie. Want ik kan het niet meer aan. I on w jednej chwili przyszedł do mojego życia i uwolnił mnie. Hij kwam toen naar mijn leven en verloste mij. I stałem się nowym człowiekiem. En ik werd een nieuwe persoon. I to się nazywa nowonarodzenie. En dat betekent opnieuw zijn geboren in Jezus. Jezus powiedział, że każdy człowiek musi się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Jezus zei dat elk persoon opnieuw moet zijn geboren om naar de hemel te komen. Ja poznałem go osobiście. Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Osobiście poznałem Jezusa w moim życiu. Ik heb Jezus Chrystus persoonlijk ontmoet in mijn leven. I możliwe, że ty mówisz sobie, ale ja jestem dobrym człowiekiem. En misschien zeg jij tegen jezelf, ik ben een goed persoon. Może mówisz sobie, ale ja wszystko mam w moim życiu. Misschien zeg jij tegen jezelf, ik heb alles in mijn leven. Ale ty potrzebujesz Jezusa. Maar jij hebt Jezus nodig. Bez Jezusa nie możesz żyć prawdziwym życiem. Zonder Jezus kan jij niet het echte leven leven. Bez Jezusa życie na ziemi jest jak Matrix. Zonder Jezus in je leven is het leven als Matrix. I dzisiaj wam mówię o tym, że Jezus jest żywy. Vandaag zeg ik tegen jullie dat Jezus levend is. Że to nie jest jakiś obrazek, to nie jest figurka żadna. Het is geen plaatje, het is geen figuur. On jest żywym Bogiem. Het is een levende God. Uwierz dzisiaj w to, że On umarł za twoje grzechy. Geloof vandaag dat Hij dood is gegaan voor je zondes. Uwierz to, że twoje grzechy zostały przebaczone na krzyżu Golgoty. Geloof vandaag dat je zondes dood zijn gegaan op de kruis van Golgotha. Christus okazał miłość do człowieka na ziemi. Christus gaf het liefde aan een persoon op aarde. Przez to, że On umarł na krzyżu Golgoty za twoje i za moje grzechy. Hij dood is gegaan op de kruis van Golgotha voor jouw zondes en mijn zondes. Słowo Boże nam mówi. Het woord van God zegt. Że Bóg tak bardzo miłował świat. Dat God zo erg van de wereld hield. Zodat swojego syna. Dat hij zijn eigen zoon gaf. Aby każdy człowiek, który w niego wierzy, nie zginął. Dat elke persoon die in hem gelooft niet doodgaat. Ale miał życie wieczne. Maar een eeuwig leven heeft. I to jest dobra nowina dla ciebie, przyjacielu. En dat is de goede nieuws voor jou, mijn vriend. Że ty nie musisz umierać. Jij moet niet doodgaan. Że ty nie musisz się spinać. Jij hoeft je niet te stressen. Że ty możesz być wolnym człowiekiem. Jij kan een vrij persoon zijn. Dzisiaj mówimy wam tą dobrą wiadomość. Wij vertellen jou vandaag de goede nieuws. O tym, że nie musisz żyć w swoich grzechach i w swoich chorobach.
Dat je niet in je zondes en ziektes hoeft te leven. Jezus Christus die om aan de kruis van Golgotha. Jezus Christus is doodgegaan op de kruis van Golgotha. On powiedział, wykonało się. Hij zei, het is gedaan, het is klaar. Wszelka choroba spadła na Jezusa. Elke ziekte kwam op Jezus. Wszelkie przekleństwo spadło na Niego. Elke... elke zonde kwam op Hem. Abyś Ty mógł być błogosławiony. Dat jij gezegend kan zijn. Abyś Ty mógł być wolnym człowiekiem. Dat jij een vrij persoon kan zijn. To jeszcze jest dzień łaski. Dat is de, dat is iets gratis van Hem. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Vandaag is de reddingsdag. Przyjdź dzisiaj do Jezusa. Kom vandaag naar Jezus. Przyjdź i oddaj Mu swoje życie. Geef je leven aan Hem. On może wrócić już jutro. Hij kan misschien morgen terugkomen op aarde. On może jutro wrócić. Hij kan misschien morgen komen. Zawołaj do Niego dzisiaj. Vandaag naar Hem. Zawołaj dzisiaj do Jezusa. Vandaag naar Jezus. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zbawienia. Als je... Jeżeli jesteś pewny swojego zbawienia, als je niet zeker van je redding bent, to teraz w tym miejscu, w którym jesteś, dan moet je op dit op deze plaats waar je nu staat, powiedz teraz za mną, zeg nu naar mij, powiedz Jezu, Jezus, zeg Jezus, ja przyjmuję Cię do mojego życia, ik neem je in mijn leven, Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ik heb jou nodig. Ja wierzę w to, że Ty umarłeś za moje grzechy. Ik geloof dat jij bent doodgegaan voor mijn zondes. Ja wierzę w to, że Ty zmartwychwstałeś i jesteś Synem Bożym. Ik geloof dat jij bent opgestaan en je bent de Zoon van God. Amen. Amen. I że jesteś chorym człowiekiem. Als je een ziek persoon bent. Że jesteś zniewolony jakimkolwiek grzechem. En je bent geknecht door een zonde. To przyjdź tutaj do nas teraz. Kom vandaag naar ons. Przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. Wij gaan om jou bidden. Zapraszamy wszystkich tych, którzy są chorzy. Wij welkom iedereen die ziek is. Zapraszamy tych, którzy się źle mają. Wij welkom iedereen die zich slecht voelt. Zapraszamy tych, którzy jeżdżą na wózkach. Wij welkom iedereen die op rolstoel rijden. Zapraszamy Cię tutaj na to miejsce. Wij welkom jou op dit plaats. Przyjdź tutaj, aby otrzymać dzisiaj swój cud. Kom vandaag hier om je... swój cud. Om je wonder te ontvangen. Przyjdź tutaj, jeżeli tego potrzebujesz. Kom vandaag hier als je dat nodig hebt. Jesteśmy tutaj dla was. Wij zijn hier voor jou. Jesteśmy tutaj, aby się modlić o was. Wij zijn hier om voor jullie te bidden. Przyjdź, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, wolnia, przyjdź dzisiaj, aby wziąć swój przełom do swojego życia. Kom als je een ziekte hebt of als je hulp nodig hebt. Będziemy już ogólnie powoli kończyć. Wij gaan al langzamerhand eindigen. Jeszcze jesteśmy tutaj kilka minut. Wij zijn hier nog een paar minuten. Jeżeli masz jakiekolwiek jeszcze pytania do nas, to zapraszamy Cię tutaj na to miejsce. Als je nog vragen hebt voor ons, wij welkom jou. Jeszcze raz mówimy do tych osób, które jeszcze nie słyszały. Nog een keer zeggen we tegen de personen die dat niet hoorden. O tym, że jeżeli jesteś chory, jeżeli coś ci dolega w ciele. Als je ziek bent of er is iets in je lichaam. To możesz przyjść tutaj na to miejsce, aby modlił się o twoje uzdrowienie. Dan kan je hier komen op dit plaats dat ik ga bidden om jouw genezing. Have a nice day.